Rodacy, żołnierze Armii Krajowej, Ludowej Straży Bezpieczeństwa, Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość i Narodowych Sił Zbrojnych, żołnierze Zgrupowania Partyzanckiego Błyskawica, majora Józefa Kurasia Ognia i oddziału partyzanckiego Wiarusy. Słuchajcie wszyscy, przybyliśmy tu, aby pochylić głowy przed tymi, którzy broniąc ziemi ojczystej, polegli w walce z wrogami naszego kraju, dwoma zbrodniczymi systemami totalitarnymi XX wieku, niemiecko-hitlerowską III Rzeszą i Związkiem Sowieckim oraz ustanowioną przez niego dyktaturą partii komunistycznej PPR-PZPR. Jesteśmy tu, aby w tym uroczystym dniu przywołać imiona bohaterów walki o wolność ojczyzny i prawo człowieka do wolnego życia na ziemi. Was wzywam, żołnierze oddziałów partyzanckich Ognia, żołnierze walczącego Podhala i ochotnicy z różnych stron Polski, którzyście w Gorcach, Tatrach i Beskidach znaleźli kres żołnierskiej wędrówki. Stańcie do apelu! Do ciebie wołam, majorze Józefie Kurasiu Ogniu, synu ziemi podhalańskiej, legendarny organizatorze walki z obydwoma okupantami, komendancie zgrupowania partyzanckiego Błyskawica, który nie zawahałeś się po latach zmagań z hitlerowskim okupantem stawić opór nowemu komunistycznemu okupantowi w obronie niepodległości ojczyzny, wolności człowieka i wiary przodków naszych. Stań do apelu! Mamy rok 1939, na Polskę napadają 1 września Niemcy, 17 września Związek Sowiecki. No, wojna obronna kończy się na początku października. Polska jest pod okupacją, z jednej strony niemiecką, z drugiej strony sowiecką. Ciągłość państwa polskiego jest utrzymywana. Polska nie kapituluje, Polska nie poddaje się, Polska walczy. Z jednej strony stworzone są formacje wojskowe polskie we Francji, czy później w Wielkiej Brytanii. Z drugiej strony tworzone są struktury konspiracyjne. Jeszcze nie skapitulowała Warszawa we wrześniu, a już 27 września utworzona jest pierwsza struktura konspiracyjna, Służba Zwycięstwu Polski. Później powstaje Związek Walki Zbrojnej, który od 1942 roku przyjmuje miano Armii Krajowej. Zarówno ZWZ, jak i AK skupiały zresztą rozmaite ugrupowania zbrojne walczące z Niemcami, częściowo także z Sowietami, powiązane z różnymi środowiskami politycznymi, partiami. To jest tak ogromny romantyzm tego pokolenia, które przecież młode, przecież byli rówieśnicy moich dzieci,
tego pokolenia w tym momencie, albo jeszcze młodsi żołnierze. Romantyzm jest tak ogromny, że młodzi ludzie na pewno w to pójdą, bo każdy młody człowiek jest człowiekiem ideowym. Piękne idee zawsze młodych ludzi pociągają. Walka z okupantem rozpoczyna się w całej Polsce. Powstają organizacje zbrojne mające na celu walkę z najeźdźcami, takie jak Bataliony Chłopskie czy Służba Zwycięstwu Polski. W 1942 roku powstaje Armia Krajowa, a rok wcześniej Konfederacja Tatrzańska. Konfederacja Tatrzańska była organizacją konspiracyjną założoną przez Augustyna Suskiego, z tym, że funkcjonowała jakby w troszkę innym wymiarze jak inne organizacje konspiracyjne, dlatego że zasadą naczelną, istotnym problemem Podhala wówczas była zapoczątkowana przez Witalisa Widera, Henryka Szatkowskiego, Wacława Krzeptowskiego, Akcja Góralska, czyli Goralen Folk. Istniała paląca potrzeba przeciwdziałania tej akcji, w którą sami Niemcy zaangażowali ogromną masę środków. W związku z tym przyjęto taką zasadę, że do Konfederacji Tatrzańskiej mogą należeć przedstawiciele innych organizacji konspiracyjnych, podziemnych, walczących z okupantem hitlerowskim. Dzięki temu w Konfederacji Tatrzańskiej byli przedstawiciele zarówno Stronnictwa Ludowego, ich ramienia zbrojnego, batalionów chłopskich, jak i osoby wywodzące się ze środowiska Armii Krajowej. Kto mógł, kto poszedł w góry. Młodzi ludzie tacy po 20, po 25 lat, a żeby się nie dostać w niemieckie łapy, to uciekali w góry i to się tworzyła pierwsza partyzantka. To się pierwsza partyzantka była tego. No ale to nic Niemcy nazywali bandytami, bo się sprzeciwiali faszyzmowi. W 1943 roku Niemcy, najeżdżając w Axmund, bo najeżdżali wielokrotnie, próbowali pacyfikować, spalili Kuraszowi chatę, zamordowali mu żonę i dziecko. Ogień został po prostu, powiązali go wtedy, bo już się dowiedział, że jak sytuacja wygląda, że hitlerowcy padli. I całą rodzinę wystrzelali, żonę i dziecko. I musieli go powiązać sznurami, bo on był silny, ale kilku chłopów trzeba było. A wtem dostał nerwów takich, że mocnych. Także ledwie go uspokoili. I wytłumaczył mu, jaka sprawa jest, że przecież jeżeli on by zastrzelił z tego szpicera, to cały Waksmund pójdzie do Grydenen. Hitlerowcy nie będą żałować nikogo. W
major Józef Kuraś, Orzeł Ogień. Człowiek, który rozpoczął walkę w 1939 roku w pierwszym pułku strzelców podhalańskich jako podoficer, jako podoficer rezerwy. Potem po powrocie z kampanii wrześniowej w 1939 roku na Turbaczu związał się z organizacją OOB, czyli Organizacja Orła Białego. Cały sens po prostu polegał na tym, że niezbyt ładnie to świadczy po prostu o małostkowości generała broni Władysława Sikorskiego, ale prawda była taka, że w momencie, kiedy objął tekę premiera rządu i wodza naczelnego, odsunął na bok po prostu oficerów przedwojennej dwójki, czyli drugiego oddziału sztabu głównego Wojska Polskiego. Miał do nich po prostu awersję. I na tej bazie powstała organizacja Orzeł Biały. Tu Józef Kuraś przeszedł po prostu doskonałą po prostu szkołę konspiracji. Na początku 1942 roku, po wyśledzeniu członków Konfederacji Tatrzańskiej przez agentów Gestapo, organizacja ta przestaje istnieć. Część żołnierzy została aresztowana. Pozostali schronili się w górach. Ogromna wsypa, spowodowana nieostrożność jej samego przywódcy Augustyna Suskiego i całkowite jej rozbicie do stycznia 1942 roku spowodowały kolejne po prostu aresztowania, kolejne wsypy, gdzie już Józef Kuraś był zmuszony do przebywania wyłącznie w paśmie Turbacza i w jego okolicy. Kto to jest Ogień? No, przede wszystkim z przekonania i z pochodzenia ludowiec. Jego ojciec, również Józef Kuraś, był jednym z czołowych działaczy Stronnictwa Ludowego, struktury najbardziej prężnie rozwijającej się i funkcjonującej w powiecie nowotarskim. Jak ten ogień wygląda? Ach, opowiadali mi rozety. Kto to jest ten ogień? A to jest zawodowy sierżant. Stworzył tu organizację, tak różne rzeczy. Albo czasem wołają mnie, Zbyszu, chodź, zobacz te w restauracji, co tam siedzi. To jest ogień, naprawdę, przysięgamy się. Jeżeli chodzi o wojskowość, to miał dobre oko. Znał, tak jak mówię, teren, miał charyzmę, był odważny. No i przede wszystkim nie mówiąc to, że... No nie mówiąc, przede wszystkim mówiąc, wierzył głęboko w Boga, no. Zresztą też chyba czerpał siły, jak to było trudno i ciężko było. Oddział majora Kurasia podejmował liczne akcje skierowane przeciwko niemieckiej okupacji. Niemcy za wszelką cenę dążyli do likwidacji oddziału ognia. 12 to było grudnia. Niemcy posłali obławę około 1000 ludzi. Jedna grupa szła z Kowańca, jedna grupa szła z Ostrowska, a jedna grupa szła z Łopusznej. W ziemi leśnego Kostkina, to był jeniec wojenny z I wojny światowej, tu został w Łopusznej, był leśnym. No i kazali się prowadzić do potoka Spaleniec. A Spaleniec był drugim potokiem w Łopuszeńskich górach. No to przyszli na Leśniczówkę, kazali się mu ubrać i zaprowadzić ich do drugiego potoka, do Spaleńca. A on tyle wpadł na to, że pierwszy potok z Podgłodkowej to był zarośnięty, nie był bardzo widoczny. A przyszli dopiero właśnie pod ten potok Spaleniec, to powiedział Niemcom, że to jest pierwszy potok, a wprowadził ich
nie do drugiego potoka, tylko do trzeciego, do głębokiego, gdzie tam nic nie było. Niemcy szli uzbrojeni, ty zniesi karabiny maszynowe i mozi, że i pierun nie wie co, wyszli na długą łakę i obozu nie było. A obóz był o jedną górę wcześniej. Zostałem łącznikiem między krakowską grupą a sztabem ognia, nie? Ja swobodnie się poruszałem, co i był wypadek też, że wszystkie pociągi na terenie Polski były konwojowane przez 6 sokistów, za wyjątkiem pociągów jadących do Zakopanego. Te nie były konwojowane. Były zatrzymywane przez ogniowców i w dzień, i w nocy. Takie wypadki, więc KBW wprowadziło się do Zakopanego cały batalion. Pewnego dnia kazali sobie podstawić, poniżej dworca głównego jest 2 kilometry niżej parowozownia i warsztaty kolejowe. Tam na bocznicy coś przy tym wagonie majstrowali, nikt nie wiedział, nie pozwalali się zbliżać. I wreszcie ten wagon wjechał na stację i okazało się, że to jest bunkier wyłożony podwójnymi podkładami kolejowymi, wycięte okienka, wstawione 2 karabiny maszynowe, 20 żołnierzy KBW z 1 oficerem. I taki pociąg wyruszył w pierwszą podróż. I w Sieniawie został zatrzymany przez ogniowców. I rozbrojony sam. Wszyscy żołnierze rozebrani do gaci. Myśmy ich wtedy zabrali ze sobą. A ja jechałem jak z Krakowa do Zakopanego i to wojsko nadjechał pociąg. Znaczy jakby się minęły. Wzięliśmy ich na wartownię tych żołnierzy, oni tacy przerażeni. A odbywało się to tak, jak potem mi opowiadali koledzy, że specjalnie kazali dowodzić tą grupą ogniowcy koleżance swojej. Takie chuchro wyglądało, na 12 lat, miała 18. I ona tak wszystkich wyprowadziła. Tam był też kolega sokista, też go rozebrali do gaci. Ja też byłem w swoim czasie 2 razy rozbierany przez nich. No, nie miałem legitymacji, że jestem ogniowiem sobie, jak będzie tak daleko. No ale nie było wypadku, żeby sok walczył z ogniem, z ogniowcami, takiego zadarcia, mimowoli, prawda? Nie było. 2 razy nas rozbroili na stacji kolejowej w Zakopanem. Za drugim razem dowodził tą grupą sierżant. Zostawił pokwitowanie, bardzo dowcipne to były pokwitowania. W dniu takim w Zakopanem na stacji kolejowej zabrano gotówki złotych tytułem pożyczki na czas nieokreślony. Podpis oddział Błyskawica AK Ogień. Ciebie wołam, majorze Józefie Kulaszu Ogniu, synu ziemi podhalańskiej, legendarny organizatorze walki z obydwoma okupantami, komendancie zgrupowania partyzanckiego Błyskawica, który nie zawahałeś się po latach zmagań z hitlerowskim okupantem stawić opór nowemu komunistycznemu okupantowi w obronie niepodległości ojczyzny, wolności człowieka i wiary przodków naszych. Stań do apelu! Do przysięgi! Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu. Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu. Że będę wiernie służył ojczyźnie swojej. Że będę wiernie służył ojczyźnie swojej. Dla Polski Ludowej poświęcę swe życie. Dla Polski Ludowej poświęcę swe życie.
Rozkazy mych dowódców. Rozkazy mych dowódców. Będę sumiennie wykonywał. Będę sumiennie wykonywał. Módlmy się za majora Józefa Kulasia Ognia, za jego podkomendnych ze zgrupowania partyzanckiego Błyskawica i podległych mu oddziałów od Szczawnicy aż po Wawią Górę i Wadowice. Was wzywam, Stanisławie Ludzio Harnasiu, adiutancie komendanta Ognia, Janie Jankowski Groźny, Henryku Machało Gryfie, Leonie Zagato Złomie. My będziemy przed Bogiem zdawać z życia sprawę. Polegli w walce z bronią w ręku i zamordowani w komunistycznych katowniach w latach 1948-1950. Niech ich heroiczna walka, bez szans na zbrojne zwycięstwo, będzie na zawsze symbolem męstwa, bohaterskiego oporu wobec hitlerowskiego i sowieckiego okupanta i moralnego zwycięstwa nad zdradą narodową i zniewoleniem. Stańcie do apelu!